Cześć wszystkim! Mamy jesień, jest to czas niskich temperatur, dlatego też postanowiłyśmy się przed nimi zabezpieczyć i wymienić akumulatory w naszych ciągnikach. Oba akumulatory zostały zakupione w sklepie internetowym Grenę, są z firmy Kramp i teraz jest bardzo fajny konkurs, w którym są do wygrania vouchery o wartości 10, 5 i 3 tysięcy złotych do wydania w sklepie stacjonarnym. Jedyne co wystarczy zrobić, to zrobić zakupy za 300 zł i dokończyć zdanie w formularzu zgłoszeniowym na stronie www.grenepromocje.pl. Do konkursu i do samego udziału Was serdecznie zapraszam i zabieramy się do pracy. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Należy mieć na uwadze wymiary starego akumulatora oraz dwa podstawowe parametry, jak jego pojemność i prąd rozruchowy. Jest zasada, że różnica w pojemności może wynosić plus minus 10% w porównaniu do wartości podawanej przez producenta. Wyrażana jest ona w amperogodzinach i w oproszczeniu informuje, przez ile godzin w temperaturze 25 stopni akumulator będzie w stanie oddawać prąd w natężeniu 1 ampera aż do rozładowania. Wartość prądu rozruchowego akumulatora podawana jest w amperach i określa jednorazowy, krótkotrwały wydatek prądu, jaki akumulator jest w stanie wygenerować. Aby nasz zetorek nie był poszkodowany, jemu też wymienimy akumulator. Pomocnika mam.
teraz sprawdzimy, czy Marlena umie wymieniać akumulator. Jak, umiem czy nie umiem? Umiesz. No w końcu. Akumulatory mamy już założone, teraz tylko sprawdzimy, czy działają. Teraz drugi. I to by było na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie.